Cześć, z tej strony Farel, witam w kolejnym odcinku z Gry Brawl Stars. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku kupimy sobie pakiet emotek za 50 gemów. No, mam nadzieję, że coś ciekawego wypadnie. Wydajcie znać w komentarzu, czy kupiliście ten pakiet emotek, co wam ciekawego wypadło. Mam nadzieję, że mi wypadnie jakaś rzadka emotka, o ile takie są. A ja teraz już nie przedłużam. Przechodzimy na moje konto. Moim zdaniem te odznaki są troszeczkę za drogie, ponieważ tych odznak mamy do zebrania bardzo dużo. Na każdego zadymiarza chyba przypada 5 odznak. Jeżeli się mylę, no to mnie poprawcie w komentarzu. I teraz zobaczcie, 50 gemów razy 36 zadymiarzy, no to jest bardzo dużo pieniędzy. Ja myślałem, że te odznaki będzie można zdobywać za gwiezdne żetony, które w tym momencie nam tak naprawdę są do niczego niepotrzebne, tylko do tego, żeby odblokować jakiś nowy skin do postaci. I troszeczkę tutaj się zawiodłem, że pakiet odznak jest za gemy, więc sobie dzisiaj go kupimy, ale nie wiem, czy będę go za każdym razem kupował, bo tych emotek na chwilę obecną tak czy siak nie możemy używać podczas gry, ale prawdopodobnie już w czerwcu, kiedy wejdzie kolejna aktualizacja, będzie można już używać podczas rozgrywki. Zobaczymy! Na chwilę obecną mam odblokowane wszystkie plakietki do Gale'a z karnetu zadymiarskiego. No to zobaczymy, co wypadnie nam teraz z pakietu odznak. Otwieramy! I moi drodzy Państwo, co to będzie? Naprawdę? To tylko był taki opening? Nic ciekawszego? Pam pokazująca lajka i pokazujący... To nie jest środkowy palec, jeżeli chodzi o kiełka, tylko są po prostu jego łzy na kartce narysowane. Ja dziękuję, serio? I to kosztowało mnie 50 gemów. Nie, no ja się po prostu poddaję. To chyba był pierwszy i ostatni mój pakiet emotek. No chyba zostawicie pod tym filmem 15 tysięcy łapek, no to kolejny pakiet kupię, jeżeli się pojawi w sklepie. Zagramy sobie, moi kochani, dzisiaj Igrzyska Mocy, ponieważ jest tryb solo. Postaramy się zrobić jak najwięcej winów, no i zdobyć jak najwięcej żetoników. Dobra, lecimy i mamy tak, pierwszą skrzyneczkę i to jest Shelly. Ja się na tej mapie zawsze najbardziej boję Shelly, bo zazwyczaj na Igrzyskach Mocy, wiecie, każdy chce zająć jak najwyższe miejsce, żeby mieć jak najwięcej tych starpońców, tak? Tak, starpońców, no i się czają te w krzakach na nas. Wiecie, taka bis z taką Shelly, no nie ma żadnych szans, żeby wygrać początkową bitkę. Dobra, będzie druga skrzynka. Ja chyba na chwileczkę, wiecie co, wstrzymam się, niech ona sama zginie od burzy, bo gdyby ktoś mnie podjechał, to zawsze będę miał ten strzał, który będę mógł zneutralizować, pokonać przeciwnika. O, patrz, Spike. Patrz, leży. Ale to pięknie zrobiłem. 5 power cubesów, pięknie. Dobra, i teraz co? No to będzie taka gierka trochę kamperska. 3 zadymiarzy w grze. Dobrze, jeszcze jeden i już będzie drugie miejsce, więc takie drugie miejsce to już jest nawet spora liczba, jeżeli chodzi o gwiezdne żetony. Tu sprawdźmy. Nie ma. Cyk, też nie ma. Niepotrzebnie... Patrz, jest. Patrz, będzie leżała? Dobra, leży. Patrzcie, mówiłem o tym, to są sami kamperzy. Nie wiem, na co ona w ogóle czekała. Najlepiej to stanąć sobie zawsze tutaj w te krzaki, wiecie? Czy to początek, czy koniec gry. To jest prawie środek mapy i tutaj zazwyczaj nikogo nie ma. No ale też trzeba uważać, oczywiście, nie? I wszystko ładnie sobie widzimy. Szkoda mi trochę tego strzału, wiecie? Mam ten ulepszony strzał i gdy uderzę na ślepo, sfokusować jakiś krzaczek, no to tam może nikogo nie być i nie dostanę tej bomby konkretnej. Tutaj też może ktoś być w tym krzaku. No dobra, zaryzykujmy, strzelmy tu. Ja dziękuję, serio nie trafiłeś, Farel? Ja. Głupi murek. Ojeju. Sprawdźmy tu. Nie ma. Dobra, czyli ktoś jest na samym dole, tak? Gdzie jest ta osoba? Gdzie jest ten zadymiarz? Halo? Co tutaj się dzieje? No nie wierzę, to jest Shelly? Patrzcie, Shelly na 8, no. A! No. I właśnie. O to chodziło. Wiedziałem, że tu Shellka wygra ze mną. Szkoda. Ale i tak 34. Wow, za rangę, pięknie. No to lecimy z kolejnym meczem. W ogóle dajcie znać w komentarzu, czy wygracie Igrzyska Mocy, czy zbieracie żetony i o, na jaki skin zbieracie żetony. Bo ja już sobie na przykład kupiłem tego królika mrocznego Penny. Mam też smoczego rycerza Jesse. Więc na chwilę obecną więcej... Czekajcie.
nie potrzebuję jakichś zadymiarzy, skinów do zadymiarzy. Może bym chciał ewentualnie jakiegoś kruka, tego złotego, ale to jeszcze dużo, dużo zbierania przede mną. A na chwilę obecną jakoś mocno się na tym nie skupiam. Dobra, mamy dwa pierwsze cuby. To nie jest dużo. O, Leon. Leon, proszę cię, wychyl się. Raz i dwa. Śpisz. Nie, żyje. No nie wierzę. Nita, dwa. Zwalniam ją. Okej. Okay. Miodek, Leon, Leon, odejdź. Patrzcie, prawie mi porobił. Co za wariat. Tutaj już jest niebezpiecznie. Tu się robi niebezpiecznie. On chce sobie niewitkę nabić. Ham. Niestety muszę uciekać. Właśnie miodek! Leżysz! Ten gadżet bardzo mocno ratuje nam tyłek, kiedy gramy B i uciekamy na przykład przed takim Leonem. Jeszcze mam płaszcz. Ale płaszcz nie został aktywowany, więc spoko. I zazwyczaj stawiam tego Turecika w ten sposób, że nie dość, że zwolnię przeciwnika, no to jeszcze mam taką dodatkową jakby tarczę, nie? O, ochronną. Patrz, nie trafię. Ej, Shelly! 217 HP. Spoko, jeszcze płaszcz się nie aktywował, tak? Dobra, tutaj idę szeroko. Trzech zadymiarzy w grze, no tym razem musimy zrobić tego wina. No nie ma lekko, nie ma lekko. Dawaj, idziemy. Idziemy, bi. Kurde, tu będzie ktoś w tych krzakach 100%. Nie, nie ma. Okej. Jest Rosa, ale ją sfokusowałem. 4000 ponad dostała. Zwalniam go. Spowolniony. Patrz, tarczę miał. Wow. Wow, wow, wow. Myślałem, że go nie pokonam. Numerem 1 jestem. Super, udało się wygrać. Plus 38 za rangę. Punkty 146 w tym sezonie. Ojeju, dwie szelki. To nie będzie wcale takie proste. Bomba. Patrz, nie trafiłem jej. Gdzie ona jest? No nic, powiem wam tak. No niestety, tu może się to dla mnie teraz zemścić, bo ona może tutaj wyjść mi z boku. Dobra, nie wyszła na szczęście. Myślałem, że... Patrz, jest Shelly, uciekam. Leżysz. Leży. Woo! Udało się. Teraz skrzynkę otworzmy sobie lepszym uderzeniem. Leon jeszcze jest. Kurczę, najgorzej. Leon już ma 4 cuby. Ten ładnie szarżuje na środku. Dobra. My chyba, wiecie co, zostaniemy już w tym miejscu. Nie będziemy nigdzie indziej szli, bo... Z prawej strony zresztą nie zdążyłem, już jest burza. A u góry ktoś może się czaić, tak czy siak. Dobra, jest ktoś w tych krzakach? Poko! Co za wariat? Dostał? Dostał? Dobra, nie mam amunicji. Poczekajmy, na życie też. O nie, Ems. Na ósmym. Nie, Ems, odejdź. Dobra, płaszcz się włączył. Co? Ale mnie zrobiła tutaj. Ja dziękuję. Ultem mnie porobiła. Ja myślałem, że jej ult tylko i wyłącznie zwalnia. On jeszcze przecież obija. Wow. No dobra, tu mnie zaskoczyła. To prawda. Igrzyska mocy chciałem zagrać Galem, no ale niestety się nie da. Nie da się zagrać Galem, ponieważ jest wykluczony jeszcze na chwilę obecną z Igrzysk mocy. Szkoda, ale zagramy sobie teraz tryb solo i powyjaśniamy kilka chłopów. To jest ten wygra z tym poko, czy nie wygram? Dobra, wygrałem, na szczęście. Udało się, także sztosik totalny. Co to w ogóle jest za mapa? A, to jest ta mapa, dobra, ona nawet jest spoko, wam powiem. Ty Dynamite, uciekaj mi stąd. Chłopie, chłopie, co ty, chłopie. Patrz, trampolina, lecisz, gościu. Poleciałem. W innym kierunku, o nie, El Primo. Dobra, spowolniłem tego Dynamite'a. Bo chciał mnie porobić, widzieliście jak chciał mnie porobić? To wariat. Okej, mamy Bulla, który jest tutaj do zrobienia. Dzięki, dzięki. Mamy cuba kolejnego, będzie już 5 power cubesów. Czy jest tu na tej mapie jakiś dodatek w postaci, nie wiem, soczków, grzybków? Chyba nic tutaj nie ma, nie? To chyba jest bez-eventowa mapa, że tak powiem. O nie, zapomniałem, że mam tutaj. Muszę go zwolnić, muszę go zwolnić, muszę go, pozwolniałem go. Dobra, 2 cuby, zapomniałem, że to jest trampolina, serio. O nie, najgorzej, dobra. Ten El Primo mnie goni?
Dobra. Aj, zobaczył tą trampolinę niestety. No szkoda, szkoda. Chodź gościu, chodź, 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 porobię cię szybciutko, pach, pach, pach. Patrz co chłop robi. Czy on ucieka? Ej, 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 ale odejdź, odejdź ode mnie, tak. El Primo, bez przytulania, tak? Trzymamy się na dystans, trzymamy się na dystans. Pięknie, one easy win. A wystrzel ciłak. I to było na tyle z tego odcinka, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli coś nowego wejdzie do Brawl Stars i coś ciekawego, co będę mógł nagrać, od razu nagram dla was odcinek. No na chwilę obecną tylko ta oferta była w miarę ciekawa. Innych ofert nie będę kupował, ponieważ i tak już mam wymaksowane konto, nic mi nie wypadnie prócz golda, a ten gold tak naprawdę do niczego nam się nie przydaje. Dajcie znać też w komentarzu, czy też byście chcieli, żeby te emotki były odblokowywane za gwiezdne żetony. Moim zdaniem by było to mega super. A z wami się już dzisiaj żegnam, widzimy się w kolejnym odcinku, trzymajcie się, cześć!